Padają pytania, co dalej wobec tej sytuacji. Nie jesteśmy prorokami, nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, ale pewne rzeczy są jasne i oczywiste. Sytuacja Polski obecna jest podobna do tej, która była w ostatnim okresie istnienia I Rzeczpospolitej. Państwo słabnące, elity zdemoralizowane, zdegradowane, powszechna korupcja, przekupstwo, zdrada na porządku dziennym i to nie było karane. Mamy to dzisiaj? Oczywiście, że tak. Znaleźliśmy się w sytuacji, gdzie mamy z jednej strony spadkobierców III Rzeszy Niemieckiej w postaci Unii Europejskiej i z drugiej strony spadkobierców Związku Sowieckiego w postaci Rosji. To są te dwa organizmy, te dwa państwa, które się dogadają nad nami, poza nami i oczywiście naszym kosztem. Nowe elementy to jest rola USA. Amerykanie są pragmatyczni, mają swoje interesy. My dla nich jesteśmy marginesem marginesów, ale doraźnie będziemy wykorzystywani. Do czego? Do wszystkiego, do czego się tylko przydamy. I Amerykanie nas wielokrotnie zdradzili. Co do tego nie ma wątpliwości. To był rok 1943, Teheran. To była później Jałta na początku 1945 roku. To później był Poczdam w połowie 1945 roku. I oddaliśmy wszystko Amerykanom, czyli zachodnim aliantom, a oni w zamian nie oddali nam nic. Oddali nas w łapy Józefa Stalina, Związku Sowieckiego. I ta sytuacja się później powtarza. W 1985 roku, gdy na już na horyzoncie rysował się upadek Związku Sowieckiego, że szły przemiany, dla ludzi myślących było to oczywiste, że prędzej czy później to się stanie, zostaliśmy sprzedani po raz kolejny. Wojciech Jaruzelski pojechał do Nowego Jorku. Został przyjęty z honorami jak monarcha udzielny, nie jak dyktator, ale jak monarcha, przez Dawida Rockefellera. Rok 1985 dla nas jest o tyle nieszczęściem, że wtedy gwarancję komuna dostała, że nie będzie żadnych rozliczeń. Kto był gwarantem? Amerykanie. Oni na to nowym, rodzącym się siłą, wydawało się demokratycznym, patriotycznym, oni na to nie pozwalali. I ci wszyscy, którzy szli w obrębie polityki amerykańskiej na jej pasku, pogodzili się z tym. Możemy niewiele, albo nie możemy nic, ale będziemy sprawiać wrażenie, bo coś z tego będziemy mieli. I mają przed rok 89 okrągły stół i znowu komuna musiała dostać gwarancję. Musiała spaść na cztery łapy, musiała zachować majątek i całkowite bezpieczeństwo. Nikt nie poniósł konsekwencji, a przecież mieliśmy pełno sekretarzy Komitetu Centralnego, członków Komitetu Centralnego, członków Biura Politycznego, najwyższe władze dyktatury komunistycznej. I nikomu włos z głowy nie spadł. Dlaczego? Bo nawet te siły, które chciały, nie miały możliwości przebicia, musiały się liczyć z tym, że nasz nowy sojusznik, czyli nowy pan, na to nie pozwoli. I oczywiście nie pozwolił. Rola Polski w świecie. Nam się wydaje, że staliśmy się mocarstwem, a kupiliśmy czołgi, a mamy samoloty, a mamy armatochaubice, a zwiększamy liczebność armii. No, teraz to Polska wszystkim naokoło pokaże. To są pozory. To jest gra pozorów. Tak naprawdę my nie jesteśmy w grze, nie bierzemy w tym udziału, bo nawet nie jesteśmy na szachownicy. Jak taki zbity pionek, leżymy koło szachownicy i tak zerkamy jednym okiem, myśląc, że coś jeszcze możemy. A ci, którzy na tym zależy, głaszczą nas i mówią, tak, tak, dobrze, tak właśnie, bardzo dobrze. Dla was jest miejsce w świecie. Nie ma i nie będzie. Fałszywe wyobrażenia o polityce mocarstwowej to jest droga donikąd. Mocarstwem nie jesteśmy i z pewnością nie będziemy. Nie ma na to warunków. Nie mamy takiego potencjału i nie mamy takich sił politycznych, które by przynajmniej w tym kierunku prowadziły. Możemy być tylko i wyłącznie sługą. A to narodu ukraińskiego, jak powiedział jeden z polityków. Jesteśmy cały czas sługą Izraelitów. Jesteśmy cały czas sługą Amerykanów. Przyjeżdżają kolejni ambasadorowie USA i dyktują warunki. Ostatni, obecnie urzędujący, Mark Brzeziński,
który legitymuje się polskim pochodzeniem, tak naprawdę to wystarczy poczytać starsze opracowania o wpływach rodzin żydowskich na społeczeństwo polskie, tam znajdziemy odnośne dane. I on mówi, że on przyjechał pilnować praworządności w Polsce, tak jakby jej nie było, i z drugiej strony interesów mniejszości LGBTQ+. Co to znaczy? Jeśli przedstawiciel innego państwa, rzekomo zaprzyjaźnionego, który ma równy formalny status z nami, chociaż oczywiście on jest nierówny, mówi, że będzie pilnował praworządności, czyli jej nie ma. A kiedy będzie? Kiedy będzie całkowicie spolegliwa wobec Amerykanów. I to się w tej chwili z tą nową ekipą dzieje. A pilnowanie interesów mniejszości mamy od niepamiętnych czasów. Zawsze były mniejszości, które pracowały przeciwko nam, były przeciwko nam wykorzystywane i zawsze za to płaciliśmy cenę. Nie może być tak, że znikoma mniejszość, jedno czy dwuprocentowa, narzuca swoje warunki całej reszcie. Ale może tak być, jeśli mają nad sobą możnego suwerena. I on z zewnątrz organizuje politykę polską w taki sposób, że przywileje dla nich będą nazywane równością. Równość jest. Konstytucja jest równa i dla wszystkich zapewnia te same prawa. Ale są równi i są oczywiście równiejsi. Ta polityka prowadząca do nikąd może być porównana z tym, co zrobił Viktor Orban na Węgrzech. PiS-owcy wyzywali go w ostatnich latach od ruskich onuc, bo się nie podporządkował w całości interesom obcych państw. On podał, że jest Węgrem, reprezentuje interesy węgierskie i ma na myśli, na uwadze tylko to, co jest dobre dla Węgrów, a nie dla tych, którzy na Węgrzech chcieliby zrobić interesy. W związku z tym ci w Polsce, którzy mieliby odpowiednik, mieliby wzór, bo Orban pokazał, że można być przy władzy czwartą kadencję, większość konstytucyjną osiągnął w sposób bardzo łatwy, to znaczy, że Węgrzy go popierają. A u nas wszystko na granicy marginesu. Trochę w tą, trochę w tamtą. To ma się bujać, ma się rozkołysać, ale topić to będziemy się oczywiście my. Wyzywanie Węgrów, wyzywanie przywódców Węgrów od ruskich onuc to jest coś haniebnego. Oni mają własne interesy, bo mają własne państwo. My nie mamy własnych interesów, bo widocznie państwo nie do końca jest nasze. Nominalnie tak, faktycznie prawdopodobnie już od dawna nie. Supremacja Unii Europejskiej i USA to jest beneficjent Niemcy, spadkobiercy III Rzeszy. Nam się wydaje, że III Rzesza skończyła się w 1945 roku wraz ze śmiercią Hitlera, z upadkiem tamtejszej dyktatury, ale przecież nowe państwo, które powstawało, powstawało na fundamencie poprzedniego, na fundamencie III Rzeszy Niemieckiej. Polityka niemiecka, wojsko niemieckie, administracja niemiecka, służby niemieckie, prawodawstwo i prawnicy niemieccy z tamtego okresu, to są wszyscy ci, którzy przyszli wprost z III Rzeszy Niemieckiej. Ci sami i tacy sami. Czy jest jakaś analogia do naszej sytuacji? Tak. W 1989 roku mamy zachowanie ciągłości, pełnej ciągłości z Polską Rzeczpospolitą Ludową. Formalnie nie, staliśmy się czymś nowym, nową jakością, ale to jest nowa tylko i wyłącznie byle jakość. I to się za nami ciągnie. Za to wszystko będziemy płacić. Skrajna prożydowskość Prawa i Sprawiedliwości to jest znowu rzecz nie tylko do zastanowienia, ale do bardzo głębokiego zastanowienia. Jak to jest możliwe, że jakaś marginalna sekta żydowska, Chabad Lubawicz, która jest ułamkiem procenta w świecie społeczności żydowskiej, dyktuje nam warunki? W 2006 roku ówczesny prezydent Lech Kaczyński wprowadził Chanukę do Pałacu Prezydenckiego. W roku następnym, 2007, Chanuka weszła już do polskiego, nominalnie polskiego, Sejmu, parlamentu. Stała się wszechobecna. Początkowo ci, którzy byli marszałkami Sejmu, biegali z tym, trzymając w rękach. Czy to Niesiołowski, czy to Komorowski, wszyscy kolejni. Ale w tej chwili mamy Chanukę ponad dwumetrową. I to wszystko rośnie, to puchnie. Będzie tak jak w Niemczech? 20-30-metrowa Chanuka? Tak, lada chwila będzie. Rozdział kościoła od państwa? Jak najbardziej. Ale nie tego kościoła w sensie wyznania, w sensie konfesji, bo ci są poza. Oni mogą wszystko, my nie możemy nic. Do tego
zalegalizowanie żydowskiej loży Bnei Brit. Do tego wpływowi prominenci żydowscy, którzy ni stąd, ni zowąd jeżdżą po Polsce, robią sobie zdjęcia, poklepują po ramionach różnych oficjeli i dyktują im, co mają robić. To niejaki Jonathan Daniels, ale nie tylko on. Jest wielu takich, którzy zakulisowo albo teraz już wprost, nie ukrywając, okazują wpływy innego państwa, innej społeczności na nasze losy. A my z tym nie robimy nic. Płaczemy, że poseł Braun to zgasił Chanukę. A dlaczego ona tam się paliła? Skąd ona tam się wzięła? Na podstawie jakich przepisów? Czy mamy na przykład możliwość prowadzenia mniejszości muzułmańskiej, czy wszelkich innych religii na tak wysokie piedestały, żeby można było to organizować i mówić, że to jest tolerancja? Nie, tego nie będzie, bo tu będzie rozdział, tu będzie walka z jakąkolwiek religią. Poza tą jedną. Dlaczego? Bo to jest religia wybrana. To, że oni sobie wybrali, to jest ich sprawa. Mogą. Dlaczego nie? Ale że nam wybierają ci, którzy mają polskie interesy reprezentować, to już jest niemoralne i nienaturalne. Polityka wewnętrzna. 8 lat rządów, które mogły doprowadzić do tego, że Polska mogła wychodzić na prostą. Z tej zapaści komunistycznej, rzekomo postkomunistycznej. Co zrobiono? Tak naprawdę nic. Obecny układ rządzący, ten do niedawna, który stracił władzę, nie ukrywał, czego nie chce. Bo to, czego chcieli, to było enigmatyczne. Bo co innego mówili, co innego robili, co innego myśleli. Prawdopodobnie, bo myśli to my dokładnie nie znamy. Ale jeśli czołowi politycy poprzedniego układu twierdzili wprost, że głównym wrogiem jest ruch narodowy, że zagrożeniem jest endecja w Polsce i nie wolno do tego dopuścić, żeby podniosła głowę, to zaczyna być groźne. Jedyna polska, normalna, niezależna orientacja była wdeptywana w ziemię, dosłownie i w przenośni. Adam Lipiński, jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego, niedawno, w 2019 roku, powiedział wprost: myśmy przyjęli takie założenie, że dla dobra Polski, powtarzam, dla dobra Polski jest to, żeby nie powstała narodowa, nacjonalistyczna prawica w Polsce. Bo internacjonalistyczną, komunistyczną to przecież mamy. Została przychołubiona. To nie kto inny jak Prawo i Sprawiedliwość przychołubił towarzysza Włodzimierza Czarzastego na funkcję wicemarszałka Sejmu. Za co? W imię jakich interesów? I dlaczego przecież komunista, który kilkanaście lat był członkiem partii okupacyjnej? To jest zagadka dla niektórych do rozwiązania, dla innych do przemyślenia. Cała reszta to powinna wiedzieć. I to jest to stanowisko wyrażane nie tylko przez tego jednego polityka, który jest gdzieś tam w tle schowany, on się nie angażuje. To jest ten taki macher zakulisowy. Ale nawet sam Jarosław Kaczyński, on mówi wprost, że Polska jest obciążona złą tradycją. Jaką? Endecką. A co endecja im złego zrobiła? I co zrobiła Polsce złego? Mając tak wielkie zasługi, jest spychana na margines i także w propagandzie. A z drugiej strony to mizianie się z komuną. Znowu Jarosław Kaczyński. On tego nie powinien robić, nawet jeśli tak myślał. Dzisiaj warto używać słowa lewica, a nie postkomunizm. To jest on. Nie ma w Polsce lewicy. Jest ordynarna, czerwona, bandycka komuna, która założyła nowe szatki, pomalowała sobie włosy na fioletowo, zielono, na pęczowo, jak tam jeszcze. I już jest wszystko w porządku. Już tej komuny nie ma. Oczywiście, że jest. I znowu Jarosław Kaczyński. Jeśli ktoś mnie zapyta, kim jest Józef Oleksy, już teraz nieżyjący, to powiem, że to polski lewicowy polityk średnio starszego pokolenia. Czyli normalny facet. Taki jak my wszyscy. A to był przecież pierwszy sekretarz wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I tak po kolei, jak się to wszystko wyciąga, to są rzeczy nie tylko do zastanowienia, to są rzeczy do bardzo głębokiego przemyślenia. I na koniec Jarosław Kaczyński. Endecka prawica to jest coś, czego z najszczerszego serca nie lubię. Powiedział tak o komunie? Zrobił coś takiego komunie? Nie. I ta próba tworzenia tak zwanej trzeciej nogi. PiS ma dwie nogi, przynajmniej wtedy miał, i chciano stworzyć trzecią z przywódcą Marianem Kowalskim.
Co to jest trzecia noga? To jest ta, która się plącze między dwoma już istniejącymi. Czy to na pewno jest noga? Znowu sprawa do przemyślenia i do zastanowienia. Jeśli partia, która nie nadąża za postępem informacyjnym, przegrywa wybory, to na własną prośbę. Dzisiaj duża część wyborców, duża część agitacji przeniosła się na płaszczyznę TikToka, na płaszczyznę Twittera, Facebooka. Wszystkich tych mediów społecznościowych jest ich kilkanaście, gdzie toczy się, wydawałoby się, normalne życie. No nie jest normalne, ale tam się toczy. A partia do niedawna rządząca uważała, że skoro tamci są jeszcze gorsi od nas, a pewnie tak słusznie rozumują, to znaczy, że niewiele musimy robić albo nic, bo i tak nas ludzie muszą wybrać. Ale tak to nie działa. I to, że oni sobie z tym nie poradzili, to jest jedna strona zagadnienia, ale to, na kogo spadną konsekwencje, już zaczynają spadać, to jest następna rzecz, bo to spada na nas. Oni sobie poradzą, natomiast my, z nami może być całkowicie różnie. Wreszcie całkowite oddanie się interesom ukraińskim. Wyzywanie wszystkich, którzy mieli inne zdanie na temat współpracy, pomocy i tak dalej, zbrojenia Ukrainy i wciągania, czy prób wciągania Polski w ten konflikt, wyzywanie wszystkich od ruskich onuc. To my jesteśmy ruskimi onucami? Ja byłem krytyczny od samego początku. Wyrażałem także dlaczego. Miałem argumenty. A gdzie te ruskie onuce są? Czy to nie są ci, którzy są w parlamencie? To nie są ci, którzy są w nauce? To nie są ci, którzy są w systemie prawnym? Przecież komuna nie zniknęła. Ona została. To, że nie noszą już na piersi legitymacji PZPR, to wcale nie znaczy, że ich nie ma. Miliony ludzi, które przewinęły się przez partię komunistyczną, zostały. Porobili karierę. Teraz są ich dzieci. Wchodzą w te ich buty, ich wnuki. Będą tak jakby na zawsze nad nami panować. Czy była możliwość wyjścia z tego? Co w zamian? Czy była chociażby próba podjęta dekomunizacji? Oczywiście nie. Werbalnie tak, to my jesteśmy antykomuniści, o, nastajaszcie antykomunisty. Ale w praktyce nie. Poklepywanie się po plecach, wspólne biesiady, wspólne imprezy, wspólne składanie kwiatów w różnych miejscach pamięci, o czym świadczyło, że to się między sobą wżarło wzajemnie w siebie. I to jest jak te świnie w folwarku zwierzęcym. Dostają dwóch nóg, a nie czterech, podnoszą łeb do góry, mniej chrząkają, więcej mówią, ale to są przecież dalej świnie. I my tym świniom pozwoliliśmy na to, że przedtem, co robili, popełnione zbrodnie, nierozliczone, później to, co zrobili w propagandzie, sprowadzając wszystko do absurdu, że oni są normalną europejską lewicą, nie są. I w tej chwili mają wpływ na rządy w Polsce. Nie tak powinno być? I co z tego, że nie tak powinno być? To jest nasza wina. Jeśli my nie potrafimy się rozliczyć sami ze sobą, we własnym środowisku, nie potrafimy z tym wyjść na zewnątrz, nie potrafimy stosować nacisku na posłów, senatorów, to znaczy, że nie możemy narzekać i nie mamy prawa narzekać. Jeśli, tak jak tuż po zakończeniu działań II wojny światowej w Europie, ludzie w żartach, tak smutnych żartach pytali, kiedy będzie lepiej? Odpowiedź brzmiała, już było. Czy nas ten taki sam los czeka, że też będziemy mogli tylko powiedzieć, że było lepiej? Bo nic się na to nie zanosi, żeby ta zmiana nastąpiła w jakiś szybki, gwałtowny sposób, żeby zaczęło się poprawiać. Będzie się tylko i wyłącznie pogarszać. Stać nas na to? Oczywiście nie. Ale jeśli nas nie stać, to znaczy, że nie nadajemy się do bytu państwowego, samodzielnego. Bo taki byt trzeba chronić. Trzeba codziennie pracować na to, żeby niezależność i niezawisłość obronić. Jeśli mamy polityków, którzy mówią wprost, i to w parlamencie obecnym czy poprzednim, że Polskę jako instytucję, jako państwo trzeba zlikwidować. Jaki był odzew? Co z takimi ludźmi robimy? Nic. Jeśli słyszymy, i to na łamach Gazety Wyborczej, że patriotyzm jest jak rasizm, czyli każdy, kto jest patriotą, jest ludobójcą. Bo rasizm rzekomo do tego prowadzi. Można być przecież rasistą łagodnym, ale tu nie ma zmiłuj. Od razu będzie przypisana łatka ludobójstwa. To na co my liczymy? Czego my tak naprawdę chcemy? Najpierw od samych siebie, później od naszego otoczenia, a później dalej. Dopóki nie wyrośnie w to miejsce,
to, co mamy dzisiaj. Nowa siła, która nie będzie obciążona tymi złymi tradycjami, nie będzie uwikłana w to całe bagno z jednej czy z drugiej strony, to nic się tu nie poprawi, nic się nie polepszy. Ale jak ta siła ma wyrosnąć? To jest szkoła, to są szkoły wyższe, uniwersytety, to jest to tumanienie tych ludzi, wprowadzanie ich na poziom zwierząt myślących, czyli albo gadających narzędzi, jak było w starożytnym Rzymie. Natomiast z nich nie wyrosną obywatele. Z nich wyrośnie coś innego. Mentalni ubywatele. I to jest kwintesencja tego, co nas czeka. Jeśli sobie sami z tym nie poradzimy, to nikt nam tego nie da. Możemy przegrać w takiej walce o tożsamość. To wtedy będzie klęska, ale przynajmniej coś robiliśmy, czego chcieliśmy. Ale jeśli sami wychodzimy od razu z rękoma do góry, poddajemy się, oddajemy wszystko, co nasze, żeby stało się nie nasze, to nie mamy prawa narzekać.